No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony oczywiście Judy, a to kolejny odcinek z Ragnaroka i w końcu ruszamy dalej z fabułą główną. Długo czekali, aż tutaj przybędziemy, no ale w końcu się doczekali. Ja wydaje się, że jestem gotowy, przygotowany, wyekspiony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Strzelajcie lajka, a my ruszamy. No hej, wróciłem. Wróciłem. Pójdę po tyra. Przyjdź do stołu, kiedy będziesz gotowy. Widzicie? Mówiłem, że Kluszko tu sprowadzi. Bo stuknąłeś w niego młotkiem? Magia krasnoludów jest absurdalna. Co nie? Lunda kiedyś wykuła mi na pierśnik ze szczeknięć psów. Wróciłeś. Ciągle nie mogę tego rozliczyć. Jesteś cały? Tak. Oby uwolnienie jej mocy było tego warte. Masz ją. Co ci pokazała? Nie zdążyłem jej użyć. Dowiedzieli się o Heimdalu. Musiałem wiać. Ale przynajmniej Odyn jej nie dostał. Ale jeśli nie poznałeś odpowiedzi, to po prostu ukradłeś największy skarb Odyna, po tym jak twój ojciec zabił jego sługę. Nikt nie jest bezpieczny, nawet tu. Więc nie mamy wyboru. Znajdźmy Surtra, zadmijmy w Gjallarhorn i pokonajmy Odyna. Teraz! W ramach obrony spopieliłabyś wszystkie dusze w Asgardzie? On miewa własne pomysły, czy tylko szkaluje cudze? Najlepszy plan masz pod samym nosem. Nie potrzeba nam Odyna. Sami zakradniemy się do Asgardu i jej użyjemy. Zyskamy wiedzę, dzięki której powstrzymamy przepowiedzianą wojnę. Wybacz, że przerywam, ale przecież nie macie jak się tam dostać. Przecież mają cały ten róg. O, więc sądzisz, że zakradną się do Asgardu dmąc wróg, który słychać we wszystkich światach? Nie, że pocałujesz moją siną dupę. Proszę, pomyślcie o tym. Ta maska. Obietnica łatwego rozwiązania. Znam to. Droga na skróty ma swoją cenę. Atreusie, nosiłeś ją. Co myślisz? To nasza szansa. Najwyżej będziemy mieć coś, czego chce Odyn. A może, jeśli naprawdę da nam odpowiedzi, pójdziemy własną ścieżką. I nikt już nie umrze. Świetnie! To teraz jazda do Asgardu! Wiem, że byłem dla was ciężarem. Zachodziliście w głowę, po co wyciągnęliście mnie z celi. Ja również. Teraz już wiem. W końcu się na coś przydam. To jest mój cel. Ten ostatni raz podniosę swoją włócznię i to ja zabiorę was do Asgardu. Co? Przepraszam, ale skoro wiesz, jak się tam dostać, dlaczego żeś się nie zająknął przez tyle kurwa czasu? To całkiem słuszne pytanie, bracie. No właśnie. Znałeś sposób? Coś tu nie gra. Czekała nas tam śmierć, a Loki musiał najpierw odkryć swoje przeznaczenie. Oto ono. Zwieńczenie naszych starań. Jeżeli się tam dostaniemy, zamierzam dopaść Odyna. Nie powstrzymam cię. To też jest ważne. Słusznie, bracie. Jeśli maska nie załatwi sprawy, przynajmniej go zaskoczymy. Tommy, graj. A więc do dzieła. Byle szybko, zanim się zorientuje. No ale mógł powiedzieć wcześniej, cholera. Poczekaj no, panie Dryblas. Najpierw chcę usłyszeć więcej o tej... No właśnie. ...nowej drodze też jestem do ciekaw. Asgardu, dobra? Gadaj! To prastara droga, stąd tam nie dotrzemy. No to skąd dotrzemy? Zabiorę swoje rzeczy i wam pokażę. Ty nie masz żadnych rzeczy. I dokąd się wybierasz, no właśnie, z tą maską? Brok! Należy do dzieciaka! Zasłużył na nią! Ty potrafisz co najwyżej robić lurowate zupy! Brok, wszystko gra. Właśnie, że nie! Nic tu nie gra! Przecież to wszystko normalnie się kupy on ma rację. Nie trzyma. No i w ogóle to pokiego grzyba nazywacie Lokim? Wiesz, że nie tak ma na imię. Hej! Coś do ciebie mówię! Ty się nigdy nie zamykasz! Proszę! No wiary! Odyn! Puszczaj chłopaka i zmierz się ze mną! Powiedz bratu, żeby rzucił maskę, a może to zrobię. Nie ruszaj się. Jeśli zginie. No.
Nie taki był mój plan, ale jeśli zginie, odpłaci mi za Heimdala. Szczerze mówiąc, to niska cena. Zabiję cię. To jest mój plan. Jak miło znów cię zobaczyć. Frejo, proszę. Przecież nam się nie rozdwoisz, Frick. Hej, wy też się nie ruszajcie. Żebyście nie żałowali. Żałuję wielu rzeczy. Zabicie cię nie będzie jedną z nich. Puszczaj go! To ja wydaję rozkazy. Jasne? Oddawaj maskę! Już! Cholera. Szkoda syna. Jednak mamy wojnę. Zabrał ją? Nie zdążył jej zabrać ze sobą? Ej, masakra, zaraz. Czy Tyr był przez cały czas... Proszę, uratuj go. O jasna cholera. On nie może. Nie może. Może wrócę do jeziora i... Przestań. Wiem, co żeś zrobił. I wybaczam ci. Ale musisz przestać. Musisz odpuścić. Brok. Przez cały czas? To... Co teraz zrobimy? Teraz? Zabijemy Odyna. I każdego, kto wejdzie nam w drogę. Atreuszy. Dokąd? To bez znaczenia. Dokąd idziesz? To koniec. Nie uciekniesz przed tym, Kratosie. Odyn nie spocznie, póki go nie powstrzymamy. Potrzebujemy cię! To prawda. Masakra, ej. Brok nie żyje. Tyr przez cały czas był Odynem. Odyn cały czas robił sobie z nas jaja. Wiedział o wszystkim. Ojcze, gdzie idziemy? Do domu. Ale tam nie jest bezpiecznie. Masakra. O. Ojcze, możemy? Ja... Chciałbym zapolować. Ruszaj przodem. Możesz na nas liczyć, Atreusie. Wow. Wow. Nie wiem, co więcej powiedzieć, tak? Czy właściwie po tym, co się stało. Którędy mamy iść? Pójdziemy w stronę Jeleni. Znaleźć ukojenie. Dobrze powiedziane. Ej, mózg rozwalony, naprawdę. T
tego... Tego to chyba nie można było się domyślić jakby. No, chyba nie było takiej możliwości. Uwolniliśmy Tyra, cała ta robota z tym, żeby go uwolnić. I naprawdę przez cały czas to był on. Porozmawiamy o tym, co się stało. No właśnie. Chyba coś słyszałem. On nie chce rozmawiać. Daj mu trochę przestrzeni. Myślę, że to, że został oszukany plus... Ślady. No śmierć Broka jednak. Chodź mu w tę stronę. Okej, chodźmy. Po prostu chodźmy. Atreusie, przemoc nas zmienia. To, że czujesz jej skutki, nie czyni cię słabym. Z pewnością wszyscy je czujemy. Idziemy w dobrą stronę. Masakra mówi jak... Widzę tam połamane gałęzie. Chodź. Jakby był całkowicie, wiecie, wszystkie uczucia z niego po prostu uleciały wszystko. Nagle. Wciąż do mnie wraca. Nóż. Brok. Twarz Sindriego. Synu. Oto i jest. Łokieć w górze. Celność ponad szybkość. Czemu? Teraz ucieka. Tak jak i my. Ja... nie rozumiem. Ranne zwierzę, które krwawi, musi przestać, bo umrze. My krwawimy, a to... to nas rozprasza. To moja wina. Nie. Znajdź mi Sindriego. Chyba mam pomysł, gdzie może być. Okej, okay, to jest dobry pomysł. Tak, nie rozpraszajmy się. Odnajdźmy przyjaciela, który no myślę, że on też potrzebuje, żeby ktoś przy nim był. Jakby wiecie, on już raz przeżył jego śmierć, co nie? Tylko, że był w stanie możemy przywrócić go. Saniami. Ale teraz muszę Brok powiedział, żeby tego nie robić. Pewnie. Masakra. Co jest? Gdziekolwiek spojrzę, wow. Przypominam sobie o swoich błędach. Nasze działania mają konsekwencje. To ten niedźwiedź. Pamiętanie o nich nie jest karą. Powiedzmy. To prawda. Kratos dobrze mówi, słuchajcie. Ale no... ten mindfuck, który mam teraz, to... gdybym tylko... wykrył podstęp, dawno go nie miałem. Wszyscy padliśmy. Powstrzymał atak, którego nie mogłeś przewidzieć? To błędne myślenie, Atreusie. Ojciec ma rację. Nawet bogowie nie kontrolują wszystkiego. No właśnie. No jakby no nikt się tego nie spodziewał, no. Jak można było się domyślić, że coś takiego może nastąpić? Zwana Speki. Chodź.
Chodźcie, chodźcie, jesteście potrzebne. Okej. Wsiadajmy. Wsiadamy, czy... okej, muszę najpierw otworzyć... Wszystko gotowe do drogi. Dokładnie. Czyli Sindri jest gdzieś tutaj w Midgardzie, okej. Czyli tutaj mamy go poszukiwać. Dobrze, 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 dobrze. Zróbmy więc to. Świątynia Tyra. Tam jedziemy. Świątynia Tyra, okej. Ale ja tak zastanawiam się, skoro... To nie był Tyr, tylko to był prawdziwy Odyn. Mimi, że... Co to znaczy? Się jakoś wskrzesić Broka? Gdzie jest prawdziwy Tyr? Sindri już raz to zrobił, więc może moglibyśmy to powtórzyć. Obawiam się, że nie, chłopcze. Kiedy dusza taka jak Broka, czyli bez Fylgia, bez celu, opuści cielesną powłokę, to nie może dostać się do Jeziora Duszy. Nie jest po prostu martwy. Odebrano mu zaświaty. Nie ma czego wskrzeszać. Naprawdę odszedł. Atreusie, jeśli dałoby się coś zrobić, to już byśmy to zrobili. Wiem. Głupio z mojej strony, że się łudziłem. Oj, oj, oj. Masakra. Dobra, jesteśmy nad jeziorem. Dobrze. Dobrze, tęsknię dobrze, za czasami, jedziemy. Kiedy jezioro było jeziorem. No. Chciałbym wsiąść na łódź i stąd odpłynąć. Uciec od wszystkiego. Nie uciekniesz od swoich błędów. Nie sposób ich zapomnieć. Próbowałem. Ano, pójdą za tobą na kraniec światów, braciszku. Jeśli chcesz stąd odpłynąć, wybierz konkretny cel. Dźwig na końcu mostu powinien nadal działać. Zabierze nas do świątyni. No, powinien. Nie zatrzymujmy się. Chodźmy, chodźmy tam czym prędzej. No ale właśnie, co się stało z prawdziwym Tyrem? Czy on jest dalej w niewoli? A może on już od dawna nie żyje, słuchajcie. Odyn sobie to świetnie przekalkulował. Wiedział, co chcemy zrobić, że chcemy go uwolnić. Że Atreus chce to zrobić. No właśnie. Świetnie przekalkulowane, naprawdę. Tak oszukać wszystkich. Tak wcielić się w rolę, tam wiecie, pojawiał się co jakiś czas, wychodził tam ze swojego pokoju. Atreusie, no skąd pewność, że Sindri tu będzie? To tu się znów spotkali. Spaja się na nowo coś, co pękło. Będzie tu. Jest. Myślę, że ma rację. Tak, tak czuję, że tak, on tu ma prawo być. Jest. Jest i... Brok. Sindri. Sindri, ja... Tak mi przykro, my... Nie. Nie chcę tego słyszeć. Nawet nie wiesz, co to znaczy. Nie darujemy tego Odynowi. Temu, którego zaprosiliście pod mój dach? Wszystkich nas zwiódł. O, ale niektórzy dali się zwieść bardziej. Czyż nie? Oddałem wam wszystko. Mój talent, przyjaźń, mój dom, sekrety, bogactwa, a wam było mało. I co mi zostało? Straciłem rodzinę. Jest ci przykro? No to przypatrz się mnie. Co możemy zrobić? My? Z nami koniec. Masz przeżyć ty. Bez względu na cenę. Pytasz się, co zrobić? Zejdź mi kurwa wreszcie z oczu! Chodź, chłopcze.
przystawką. Musi być sam. Byliśmy jak rodzina? Byliśmy. Wróć do domu i przygotuj się do wojny. Nie da się już tego naprawić, prawda? To już wiele mówi. Ale z pewnością poczuje się lepiej, gdy Odyna dosięgnie sprawiedliwość. Sprawiedliwość? Nie o sprawiedliwość nam chodzi. Chcemy zemsty. Wszystkie moje ścieżki prowadzą do zemsty. Tylko to nam zostało. Musimy wrócić do Frei. Okej. Musimy. To prawda, ale... Właściwie to musimy... dobra, musimy tędy chyba zejść. To... Naprawdę czeka nas wojna. Tak. Nie ma już odwrotu. Na to wychodzi, nawet sam Odyn powiedział to. Kiedy wróciliśmy do Svartalfheimu, żeby znaleźć Tyra, naprawdę tego nie chciałem. Nie o to mi chodziło. Gdybym wiedział, co się stanie z Brokiem. Wiemy, Atreusie. Wiemy. No właśnie. Zebraliśmy Sindriemu wszystko. Nie wierz ślepo słowom mówionym w rozpaczy. Nieważne, jak trafne się wydają. Cholera, gdzie ja mam iść niby według tego? Nie, to chyba po prostu powinno mi pokazać jakąkolwiek bramę. Teoretycznie, chociaż wybrałem tą taką średnio mi potrzebną. Jak tam się do tego przełazi? Nie, wiecie co, dobra, okej, mam wrażenie, że w sumie obojętnie jaką bramę znajdziemy, to po prostu musimy wrócić, jak co nie, tam, w tamto miejsce, więc w sumie... Wiem, że powinniśmy odwiedzić Freję. No tak. Nie miałbym nic przeciwko pozostaniu w Midgardzie. Chociaż trochę dłużej. Ano, przyda nam się kilka przygód, które odciągną nasze myśli od wszystkiego innego. No niby tak, ale... No tu zawsze coś tam zostało, nie powiem, że nie, aczkolwiek... Wydaje mi się, że powinniśmy ruszać, że tu już nie ma co zwlekać. Taka prawda, nie ma co zwlekać, po prostu... Ruszajmy. Myślę, że przynajmniej Freja się ucieszy. A przynajmniej powinnam. Mamy tam chyba jakieś zadanie poboczne nawet u Ratatoska. Tak jakby. Zresztą zaraz się dowiemy, jak to wygląda. Mamy pewność, że Freja będzie w domu? Czemu nie mamy. Tajne przejście Odyna było też jego drogą ucieczki. Bez przeklętego kruka w schowku namiotły, dom powinien być bezpieczny. No i nie pogardzi sojusznikami w walce. Właśnie. No właśnie. Teraz wszyscy chcemy zemsty. Tak. Odyn nie będzie nas więcej zwodził. Żeby tak zakpić z pragnienia pokoju Tyra i mojego. Niech ktoś zada pytanie, co się stało z prawdziwym Tyrem. Bo... To mi nie daje spokoju. Czekajcie, czy tutaj dzieje się coś nowego, czy mi się tylko wydawało? Panie Kratosie, paniczu Atreusie. Jak dobrze, że jesteście cali. Przyjmijcie moje wyrazy współczucia. Twoje jelenie wróciły. Lepiej późno niż wcale. Wspaniale! Dziewięciu światom nie grozi już więc ogrodnicza katastrofa. Nie wiem, jak ci dziękować. Może to będzie wystarczające. Żuchwałek sądzi, że wszystko ujdzie mu na sucho, bo naprawiłeś jego błąd. Rzecz jasna, srogo się myli. Będzie miał nie lada kłopoty, gdy tylko wymyślę, jak ukarać narcyza, którego samo uwielbienie uodporniło na wszelkie działania o charakterze emocjonalnym. Okej, nawet zapomniałem, że tego... jedną ważną sprawę? O, czekajcie, jeszcze coś ważnego. Dobra, porozmawiajmy. Nie wiem, co powiedzieć. To potworne, co przytrafiło się panu Brokowi.
Pomyśleć, że coś tak okropnego wydarzyło się właśnie w moim domu. Jestem zszokowany i bardzo mi przykro. Czy pan Sindri się trzyma? Nie, ale jest cały. Wrócił do Midgardu. Rozumiem. Nawet sobie nie wyobrażam, przez co teraz przechodzi. Proszę, uważajcie na siebie. Do zobaczenia. Dobrze, będziemy. A przekonajmy się, czy Freya i Freyr są tutaj. Są. Wróciłeś. Jesteś z nami? Dobrze, już czas. Czas na co, jeśli można? Czas zjednoczyć wszystkie światy przeciw Odynowi, raz na zawsze. Tyr próbował to zrobić. Ten prawdziwy. Wszyscy go kochali. I nawet jemu nie wyszło. A więc nam musi wyjść. Bo inaczej już nikt nie spróbuje. To jest Ragnarok. Tak się składa, że Odyn poznał już każdy z naszych planów. Tak, straciliśmy element zaskoczenia. A do Asgardu możemy się dostać tylko w jeden sposób i to niezbyt subtelny. Gjallarhorn. To znaczy, że przejdziemy świątynią Tyra, tutaj. Mur Asgardu jest tu. Zastępy Einherjerów Odyna zajmą miejsce pomiędzy nimi. Co oznacza, że potrzebujemy armii. Największej, jaką zdołamy zgromadzić. Takiej, jakiej Odyn się nie spodziewa. Dzięki niej dotrzemy do muru. Żeby go sforsować, potrzebny będzie Surt. Ratatosk zdobył dla nas to. Pójdziemy tam we trzech. A ja wiem, gdzie szukać. Świetnie. A sojusznicy? Kto może do nas dołączyć? Pójdę do Helheimu. Zwerbuję armię umarłych. A ja wrócę do Alfheimu i zjednoczę elfy. Tak po prostu. Zjednoczysz elfy po setkach lat wojen. Wiesz, w Alfheimie za mną szaleją. A ty? Vanaheim? Tak. Znajdę Sigrun i zbiorę wolne Walkirie. Midgard nie ma armii. Ani Niflheim, czy Jotunheim. Zostaje tylko Svartalfheim. Ja odwiedzę Svartalfheim. Sindri? Na pewno? Dam sobie radę. W porządku. Niech sprzyja nam szczęście. Przyda się. Zdecydowanie. Szczęście się sprzyda. I to bardzo. Nawet Sindri, słuchajcie. A my do Muspelheimu znaleźć ostatniego ognistego giganta. Lunda. A nie zazdroszczę pozostałym. No proszę. Okej. Okej. Słuchajcie. No jakby mamy plan. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Natomiast... Tak, tu jest Niflheim, ale to nie. Idziemy do Muspelheimu. Lećmy. Odblokowała nam się nowa brama, bo tutaj wcześniej było to zablokowane. Dobrze. Chodźmy na płonące klify w takim razie, czym prędzej. Ponoć wiesz, gdzie szukać Surtra. Tak, poznałem sekrety jego ołtarza, gdy byłem w Muspelheimie z Thorem. Z Thorem? Nie martw się, nie widział, jak tam wchodziłem. Nie o to się martwię. Słuchaj, Surtra trzeba będzie przekonać, by połączył się z żoną, Simmarą. Połączył się? No, gdy się ze sobą złączą, stworzą wielkiego potwora, który zniszczy Asgard. O rany. Ciekawy plan. Trzeba przyznać, że ciekawy plan. Mam pewne wątpliwości co do pertraktacji z Hresvelg w Helheimie. Podejrzewam, że mogłaby dać się przekonać komuś spośród umarłych. Mimirze, jesteś tam potrzebny. Nagle śmierć to zaleta? Cóż, ci dwaj powinni sobie beze mnie poradzić. Bracie, mógłbyś? Dobrze. Dziękuję. Spotkamy się niedługo. Ojej, bez Mimira to tak dziwnie. Chyba widzę w oddali kuźnię Surtra. Przywołaniem. Okej, okay. No ja tu widzę różne ciekawe rzeczy. Gdzie jest? Chyba w Niflheimie. Okej. Okay. A, nie to.
Palimy, palimy, zbieramy co się da i sprawdzamy. Mamy szansę ujrzeć kuźnię. No ja mam też taki plan, słuchaj. O, pojawiły się nowe miejsca. Skrzynie, legendarne skrzynie wiedza o świecie, kruki Odyna. Spoko. Spoko, spoko, spoko. Dobra, może być. Chodźmy więc. Pytanie, czy... A nie, stąd przyszliśmy, tu nic więcej nie ma. Dobra, czyli musimy wejść w tę stronę. Okej. Okej, okej, okej. Pewnie... Uwaga! O! O, serio? Dobra, dobra. No jak nie ranią, jak nie ranią. Ja widzę, że ranią. Ciekawe, czy nie poznali przepowiedni i nie zaszyli się w swoich światach, by ją powstrzymać. To zrozumiałe. Miałoby to sens. Czemu musi dojść do Ragnaroku? No właśnie. To nie tak, że wiecie, że będą chcieli. Nie, nie, my jednak nie chcemy Ragnaroku. Nie, 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 to średni pomysł. O! A kogo my tu mamy? I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze parę kruków, jak widać, rozwalimy. Czy to był jeden? To nie chcę patrzeć. Czy to był jeden kruk? Tak, wychodzi, że był jeden, więcej nie. Dobra, idziemy więc dalej. A jak, żeby inaczej? A kurczę, dobrze, dobrze, dobrze. Patrz, tam! Co? O! Patrz, patrz, patrz i widzę! Dobra, spokojnie. O. Dobra, dobra, weź tutaj, pomóż troszeczkę. Tak jest, tak jest. Taki zmasowany atak się przyda. Ała. Dobra, to nie było miłe. No spokojnie, oni też oberwą. Jak już się dzielimy Bifrostem, to proszę bardzo. I co jest? A, rozpadł się. Dobrze, 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 dobrze. Czekajcie, musimy sprawić, żeby się już nie połączyły. Okej, ładnie, bardzo ładnie, świetnie. Chyba jest za tym wodospadem lawy. Skąd wiesz? No właśnie. Kiedy byłem tu wcześniej, zdążyłem się tu trochę zorientować. Okej, ma to sens. Ma to sens. No troszkę, troszkę się rozglądał, no bez wątpienia. Czy tutaj nie ma czegoś jeszcze, co by mnie, nie wiem, zainteresowało? No raczej nie. Dobra, idziemy więc. Za wodospad lawy. Rozumiem, że... A nie, nie tędy. Tędy. A, takie wąskie przejście, spoko. Idziesz młody pierwszy, idziesz, idziesz, idziesz. Daleko raczej nie mamy. Gotowi na Surtra, w razie gdyby odmówił pomocy. Myślę, że odmówi. Według przepowiedni on i Simmara połączą się, ale kto wie, czy będą z tego zadowoleni. Chcesz zmusić te przedwieczne istoty do posłuszeństwa? No, nie wiem. No właśnie. Bez nich nie wygramy wojny, nie? No niby nie. Ej, słyszę jakąś kuźnię. Już słyszę kuźnię. No ja też słyszę. Przed nami. Bądź gotów. O nie, jejku, naprawdę? Jejku, już myślałem ostatnio, że... Będę miał spokój, słuchajcie, od fantomów. Ale wychodzi na to, że nie. No raczej. Dobra, dobra, młody, 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 dawaj. Jemy, kiedy świeci. Dobra, jeszcze nie mogę niszczyć niestety takiego ołtarzy, czy jak tam się zwiem. O, unik. Musimy zniszczyć źródła. Zniszczyć źródła, dobra, ale to nie takie proste, jak widzisz, bo one są, widzicie, przyblokowane. Dobra, dobra, może toporem szybciej. No, 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 no. Dobra, jedno rozwalone, jedno źródło za nami. A jeszcze tych źródeł kilka jest. Kurde, ale ostatnio był ognisty fantom i teraz też ognisty i dlatego ognistych będzie. Tak jest, to bijemy jak ogłuszony, bijemy. Okej, to było niebezpieczne. Dobra, dobra, jeszcze, zaraz go wysadzimy, słuchajcie, znowu. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz, świetnie. Dobrze, już ja mam sposoby na te fantomy. Dobra, i to jest mój moment chyba. Dobra, dawaj. Uderzaj w to, w cokolwiek. Chociaż to tak średnio trochę robi, ale okej. Najważniejsze, że... Ej, mogę to rzucić? No tak, tak raczej średnio. Ej, mogę to rozwalić, czy nie? Mogę! Kurde, rozwaliłem dwa naraz. To łatwo. Myślałem, że będzie trudniej, ale one długo się trzymały. Możemy go dobić. Tak jest, oczywiście, że możemy. I po fantomie. Nieźle. Trochę się spociłem. Znajdźmy Surtra.
Wichura Windzwara. Ciekawa nazwa, przyznaję. Czyli musimy iść tam. Tam już rzeczywiście słychać mroźny płomień. Jeszcze słuchajcie, ulepszenie Legatana. Cudownie. To chyba blisko. Tak jest. My tam ruszymy. Oczywiście, że tam ruszymy, ale zrobimy to, słuchajcie, już na spokojnie w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że dzisiejszy wam się podobał, bo... Znaczy podobał. Jak się mógł podobać po tym, co się tutaj odwaliło. Ale czuję, że w kolejnym będzie działo się równie wiele. Pamiętajcie więc o lajku, pamiętajcie o subie. Widzimy się wkrótce. Cześć i czołem do kolejnego. Hej!